nie przesadzałabym, aż tak źle nie jest z nami. Dobra, ja bym się... Parę, dobra. Czuję, że się nie umyjemy. Mam dziwne przeczucie, że się nie umyjemy. Hello! Do you speak English? Yes. Perfect. We are looking for a place just to take a shower. We will pay you some money, but we are sleeping in a car and we're just looking... Excuse me, but our apartment is closed because season is finished. Okay. Yes, you will going to Stary Doiran, maybe... Maybe there? Yes, maybe you will... Okej, okay, thank you. No problem. Bye bye. Bye bye. To jedziemy do Starego Dorka. Czyli okazało się, że jest po sezonie i nic tutaj nie ma. Kopiamy się w jeziorze Yellow. No w tym jeziorze, które powiedziałeś 5 minut temu, że ono jest pewnie max zasypiałe. No wiem, jest noc. Myślę, że nie bardziej zasypiałe niż my. No nie wiem. Nie przesadzałabym, aż tak źle nie jest z nami. Off season. Tylko nie w nocy, no. Nie, tak naprawdę największym problemem jest tylko to, że chcemy się wykąpać. No tak, tak, no i to bardzo. No właśnie. Jakbym wiedział, że się nie wykąpimy, to bym się tak nie płacił dzisiaj. W tym hotelu skasują nas. No pewnie. Wystać nas na to. Hotel. No to w ogóle możemy forget? Nie pozwolą umyć. Nie, to nie jest dla biedaków. Tutaj ryba jest też jakiś... O, tutaj to wygląda, jakby nam mogli pozwolić się wykąpać. Ale proszę, proszę cię, jak to miasteczko tętni życiem. Wypluj twoje słowa. Tam jakaś knajpa. Wypluj słowa, że Doiran jest beznadziejny. Apartament Slavika. No, proszę bardzo. No. Siata z Lidla. Tak, to nasi. To nasi. Idziemy testować metodę na dziennikarza. Meso journalist, reklama, reklama i prysznic. Raczej głównie prysznic. Zapraszam. Dobra, udało się. Intuicja Oskara nie zawiodła i trafiliśmy do miejsca, gdzie babeczka od kopa pozwoliła nam wziąć prysznic i chcemy jej zapłacić, ale nawet nie chce wziąć od nas żadnej kaski, także trafiliśmy idealnie. Dzień dobry, dziennik pokładowy z dala od domu. Niestety w nocy musieliśmy zmienić miejscówkę do spania. Nad jeziorem było mega dużo komarów. Było też bardzo gorąco, więc jak otwieraliśmy szybę, to po prostu wszystkie te komary wlatywały do środka. No i nie dało się tam po prostu spać. Dlatego o 3 w nocy zawinęliśmy cały mandżur i wyruszyliśmy w poszukiwania nowej miejscówki z dala od wody. No i tak się stało, że po godzinie jazdy niestety wylądowaliśmy tutaj w polu winogron, bo nigdzie w Macedonii, w tym regionie nie ma jakichś takich zjazdów. Górki są, ale nie ma tam żadnych dróg, więc nie da się tutaj spać na dziko, więc zaraz jedziemy na Doiran, a teraz jeszcze szybki look na to, jak wygląda tutaj w tym polu winogron. Nie jest źle. Rozwijasz mi dywan? Tak. Biały dywan, dzięki. Festiwal filmowy Doiran. Rozpoczyna. Olimpiada, to są bardziej takie olimpijskie żarty. No nie ma co się oszukiwać, że czasy świetności resortu Doiran już dawno temu przeminęły. Pozostał po nich tylko cień w zasadzie. Jest tu kilku rybaków, którzy sobie łowią ryby. Ale mamy pewne wątpliwości względem czystości tego jeziora, więc nie wiem, co to są za ryby. Wolałabym ich nie próbować w każdym razie. Tam są jakieś hale przemysłowe się pootwierały po drugiej stronie brzegu, nie? No właśnie. No i w sumie jest tutaj, szczerze mówiąc, paskudnie. Nie ma tu po co przejeżdżać. Tymczasem kikiriki, bułko, chleb. Może opowiesz o bułko, chlebie, bo to jest w sumie ważny element naszej wyprawy. Ważnym elementem naszej wyprawy do Macedonii jest pieczywo, bułko, chleb. Występują w różnych odmianach. Bułko, chleb biały,
bułko chleb Graham, tej ciemne, charakteryzuje się tym, że z zewnątrz wygląda prawie jak chleb, natomiast wewnątrz po przekrojeniu wygląda jak zwykła buła. Ale przez to, że kosztuje jakieś 15-20 denarów, wjeżdża praktycznie do wszystkiego. Super smakuje z ajwarem, z oliwkami, z serem owczym. No i bardzo się polubiliśmy. Na pewno będziemy za nim tęsknić w Polsce. Krążą że legendy, że można nawet z niego dzwonić. Do mamy, dać znać. Dać znać jak tam na wakacjach. Wszystko okejko. Wszystko okej, czy pogoda fajna? Czy zimna, czy ciepło? I czy all inclusive jest dobre? I czy czapkę zabrałeś? Zbliżamy się już do Marble Lake. Krajobraz się zmienił. Jest o wiele bardziej zielona niż w miejscach, gdzie dotychczas byliśmy. Droga też się zmieniła. O, jakie ziemeczki. Jesteśmy sami. Zabierzesz sobie kawałek marmuru do Polski? Zabiorę i wstawię do mojej marmurowej łazienki, której jeszcze nie mam, ale już na nią zbieram. Ja sobie chyba plac kuchni marmurowe zrobię. Jak gdzieś jest taki dojazd, to oznacza, że miejscowa docelowa musi być mega sztosem. Twój pierwszy offroad. No. Jak się z tym czujesz? Raz dziennie offroadzik. I Micha będzie szczęśliwa. I właśnie do takich trasek potrzebowaliśmy takiego samochodu. To, o czym mówiliśmy, że do eksploracji, na jaką jesteśmy nastawieni, potrzebujemy napędu 4x4. Potrzebujemy Forestera, nie byle jakiego napędu 4x4. Nie byle jakiego, nie. O kurde. Ale tu będzie sztos. Zapalcie to. Dobra, dojechaliśmy już na Marble Lake. Tak to wygląda u góry. Koparki, jakieś kamory, czyli marmur. Wyszedł do nas pan. Wyszedł do nas pan od razu, który jest tutaj w towarzystwie trzech psiaków. No i zapytaliśmy się go, czy możemy sobie zobaczyć. Powiedział, że tak i teraz nam przewodniczy. Też zaproponował nam kawkę od razu, także... Także obczajamy i... pokażemy wam, jak to wygląda. O, polec! Tutaj psiaki okay. Nas atakują. Biegaj, tybie! No. A, taka. Nie no, miejscóweczka jest ogólnie mega kozacka. Tak wygląda marmur. Nigdy nie miałem w ręku w sumie marmuru takiego świeżo oderwanego ze skały. Ciekawe, czy ciepło woda. No, taka chłodna. W ogóle idealnie się złożyło, że tutaj dzisiaj przyjechaliśmy, bo w całej Macedonii jest święto niepodległości i nie pracuje tutaj żadna koparka. Tam jest w ogóle, tam jest w ogóle taka gigantyczna piła do wycinania tych bloków marmuru. Nie wiem, czy ją widzicie. No, widać ją. Jest, wielka. Właśnie ciekawe, czy to wygląda w ten sposób, że oni wycinają taki blok, to wpada do wody, potem przyjeżdża koparka, wyciąga ten blok i wyjeżdża z nim. No, raczej tak to widzę. Jeśli wybieracie się do kopalni marmuru, uważajcie na węże. Koleżka ma tutaj swoją bazę dowodzenia w tirze.
Pewnie ma tam zapasy rakii. Ajwar, pindziur. No i dobrze się ma generalnie. Telewizorek zapewne jest odpalony. Czasem może tutaj jakieś nielegalne rozgrywki w pokera urządza. Go, Cooper Espa. Dziękuję. Prilep. 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 Aha. Tuż. Ja tam patrzysz. Co ty? Ty tu mieszkasz? Ty tu spisz? No, no. Ja tam patrzysz. Zajadamy się teraz winogronkiem od pana. Jedziemy już z tej miejscowej i jedziemy teraz do Prilepu, czyli do miasteczka, które znajduje się poniżej. Idziemy teraz na miejscówkę, tam w góry do spania, właściwie planowaliśmy i przejeżdżamy przez takie dzielnice troszkę jedniejsze, tak mi się wydaje. Myślę, że są jakieś dzielnice Romów. Tak to wygląda, no. Ja nie wiem, co to jest za dzielnia. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest dobry pomysł spać tutaj. Po przemierzeniu tej dzielni jednak stwierdziliśmy, że zawracamy i jedziemy poszukać po drugiej stronie miasta lepszej miejscowy do spania z jakimś fajnym klimacikiem, takim bardziej z naturką związanym. Jesteśmy już po drugiej stronie miasta i szukamy teraz już miejscowy do spania. Tutaj jest fajny rejonik. Macedońska dzielnia. Według mapy zaraz się droga kończy. Kokoszki chodzą po ulicy. Uważaj na kokoszkę, bo zniesie jajko. Dobra. Co, próbujemy? Próbujemy. Tak? Aha. Dawaj, synek. Nie ma co się dygać. Damy radę. Tu mordę. Ej, no widoczek mamy, powiem ci zaraz. Wjechali. Żeby zaraz zjechać. Zjechaliśmy na dół do miasteczka Prilep. Idziemy sobie gdzieś usiąść i musimy znaleźć albo parkingowego, albo parkomat, bo już na tym tripie zebraliśmy dwa mandaty, jeden w Belgradzie, drugi w Sztip. Za każdym razem myśleliśmy, że jesteśmy farciarzami i nam się uda, no ale nie pykło. Także tym razem idziemy prawidłowo zapłacić parking. Ale nie ma. No i co, my tak bardzo, bardzo, bardzo chcemy. No tutaj gościa nie ma. I my nie kupimy, bo nie mamy jak kupić, a tu proszę bardzo. Tu się kupuje, wrócimy i pewnie znowu będziemy mieli blokadę na kole. Niedobrze to funkcjonuje w tej Macedonii. Idziemy do prezydenta miasta Prilep. Nie puścimy tak tego płazem. Nie, nie zostawimy tak tego. Dojrzewam, że teraz wchodzimy na taką floriańską Prilepu. Dotarliśmy do centrum Prilepu i szukamy teraz knajpki, gdzie pododujemy nasze sprzęty i zjemy pastramajkę albo coś macedońskiego. Także szukamy knajpki pełnej lokalesów. Ogólnie pełno jest tutaj w Macedonii zakładów bukmacherskich i śmieszne w nich jest to, że przed każdym z nich jest przynajmniej jeden stoliczek, przy którym można sobie usiąść, napić się piwka albo właśnie tak jak tutaj są całe ogródki, gdzie panowie mogą poluzować lekko lejce i więcej hajsu wydać na zakłady. Także ewidentnie tutaj hazardzik i właśnie bukmacherka kwitnie w Macedonii. Siemano, za nami kolejna noc. Wczoraj w końcu przechytrzyliśmy macedońskich parkingowych. Nie zapłaciliśmy, także 2-1 dla nas. A dzisiaj idziemy na trekking, w końcu po raz pierwszy. Wychodzimy na górę Kozjak, która ma 1732 metry wysokości. Nie jest to jakiś wymagający trekking.
Wczoraj tą górkę wypatrzyliśmy sobie podczas podróży tutaj. Mega fajnie wyglądała i w związku z tym postanowiliśmy ją zdobyć. Tak wyglądają nasze śniadania. Prawie codziennie wjeżdża buła z humusem albo masłem orzechowym. Nieprawda, bo codziennie jemy ajwar. Ajwar właśnie też był codziennie, ale postanowiłem zrobić sobie jednego przerwy, bo żołądek już nie pracuje tak jak powinien. Herbatka. Tudzież kawka. Zawsze jest dobry widok. Najważniejszy element naszych śniadań. Tak tu jest. Fajnie jest. Wyruszamy na trekking z miejscowości Pletwar. Raczej nie ma tu żadnych oznaczeń trekkingu, więc będziemy szukać ścieżki sami. Sprawdziłem tylko w necie mniej więcej, ile ma ten trekking. To jest jakieś 12 km w dwie strony i to jest taki loop, więc wejdziemy na szczyt Kozjaka i potem zejdziemy sobie inną stronę znowu tutaj do miejscowości Pletwar. Ta przybłęda ewidentnie chce iść z nami na szczyt. Jak dojdzie z nami na samą górę, to poczęstujemy go wtedy bułką, chlebem z humusem, dobra? Mamy taki deal, Oskar? Nie, bo mało mamy. Robimy mu challenge, ja podzielę się z nim moją częścią. Batonika mu nie oddam, ale bułko, chleb, spoń. Jeśli będziecie uprawiać trekking w macedońskich górach, uważajcie na węże, bo podobno jest ich tu bardzo dużo. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego. Na razie to jedyna spotkana istota żyjąca tutaj. Lecimy. Praktyczna informacja, jeśli chodzi o wyjazdy do Macedonii. Woda w kranach jest tutaj zdatna do picia. Wiadomo, dobrze ją sobie przefiltrować przez taki najprostszy filtr, który jest dostępny u nas. Na przykład może to być Brita. No i można sobie do buteleczki nalewać wody i pić. Ale reklama. Mhm. Mordziaty tutaj twardo dalej z nami idzie. Ciekawe, kiedy zrezygnuje. Już jęzor wystawiony. Chyba niedługo skończy się ta wyprawa dla niego. Zaczęły się, że tak powiem, elementy wspinaczki. Jesteśmy coraz bliżej szczytu. Jak tam, Patty? Forma. Dawno nie byłam na trekkingu. Strasznie jestem w kiepskiej formie. Ale nie poddaję się. Nigdy. Nie ma miękkiej gry. Nie ma. Chociaż kundel wymiękł. Jedzie już za nami od jakiejś pół godziny. A Kozjak tuż, tuż. Jedyne zwierzaki, jakie dotychczas spotkaliśmy, to ten kulawy piesek, który towarzyszył nam jakieś 15 minut. Świerszcze i jedno ptaszysko zauważyłem w krzakach. Powiem wam, że jest stromo. Nie zatrzymuję się, bo strasznie dużo much tutaj jest i jak się zatrzymasz, to od razu wszystkie na tobie siadają. Jest ogólnie mega ciepło, 26 stopni jakoś. Idziemy cały czas w pełnym słońcu. No i troszkę już pali czaszkę. Kolejne stworzenia spotkane na szlaku to owce. Niezmordowane owce. Mordko, weź się do roboty. Tam są twoje owce. Tam. Leć do nich. A nie tutaj. Liczysz, że coś ci pysznego wpadnie. Okazało się, że Kozjak to niezły kozak. Przed nami atak szczytowy. Do punktu na wierzchołku jakieś 300 metrów. Także widzimy się na górze. Elo.
ostatnie metry. Kozjak zdobyty, moi drodzy. 1747 metrów nad poziomem morza. Widoczek jest sztosem. Jesteśmy już na dole. Patty przebiera buty i ruszamy do knajpki, w której wczoraj byliśmy. Mają bardzo dobre ceny i bardzo dobre jedzenie. Tam się trochę podładujemy i potem ruszamy już w okolice jeziora Prespa. A do nas jak zwykle przyszły psy, które liczą na jakiś smakołyk, ale im nie damy, bo nie mamy. Siedzimy już sobie w knajpie Aino Edna. Wjechały właśnie sałatki szopska i macedońska. Jemy dokładnie to samo co wczoraj, bo okazało się, że nie ma tu nic innego wegetariańskiego. Są same sałatki albo frytki. A knajpa jest nastawiona ogólnie na grilla i są tutaj przeróżne mięsiwa. Chyba są z 2-3 strony w karcie. To pozycje z mięsem, także pokażę wam jak tutaj to wygląda cenowo. Za szopską płacimy 160 denarów, czyli to jest jakieś 10 zł. Reszta to naprawdę dużo, dużo poniżej dyszki. No i mięsa. Do wyboru, do koloru. Kurczaczek, prosiaczek, frytki. Ogólnie frytki z tym serem owczym. To jest mega sztos. 80 denarów, czyli jakieś 5-6 zł. Tutaj winka za litr wina z mederewki zapłacicie 200 denarów. Czyli jakieś 13 zł. Naprawdę ceny miażdżą tutaj. TV na ścianie, państwo zajadają. Głośniczki w narożnikach. A tak wyglądają frytki z owczym serem. A tak wyglądają gotowane ziemniaczki z wody. Mistrz. No niestety nie pykło. No, no nie. Idź tam synek bulić. Nie płacić. No ogólnie to są chyba jakieś tutaj czasówki lokalnych rajderów. Taki zlot. Honda, tam jakiś Opel Astra stary. Taka dziewczyna w ogóle chyba jedzie. Siema. Możesz. Pamiętacie, jak przyjechaliśmy na jezioro Doiran o godzinie 20 i szukaliśmy miejscówki do spania po ciemku? No, no to teraz właśnie przyjechaliśmy nad jezioro Prespa i wylądowaliśmy w sadzie jabłkowym. Pokazało się, że okolice jeziora Prespa są porośnięte lasami, które są mega kripolskie. I musieliśmy zjechać tutaj na dół, ale też musimy być trochę daleko od wody, żeby nas komary nie zażarły, więc trafiło na las jabłkowy, sad jabłkowy. Fajnie, nie? Wypas.